Wrotkarz z lewej strony trzyma paczkę o masie m małe. Wyrzuca ją, nadając jej prędkość v. Sam odskakuje w stronę przeciwną, w lewą, z prędkością v1. Podczas wyrzucenia paczki uzyskuje ona pęd p ze wskaźnikiem m małe, natomiast wrotkarz uzyskuje pęd p ze wskaźnikiem m duże. Dla aktu wyrzucenia paczki przez pierwszego wrotkarza słuszna jest zasada zachowania pędu. Pm małe równa się pm duże. Lecącą paczkę chwyta drugi wrotkarz i wraz z nią po schwytaniu porusza się z prędkością V2 w prawą stronę. Uzyskują oba ciała, a więc paczka i wrotkarz, pęd P. Zasada zachowania pędu dla układu paczka i drugi wrotkarz wygląda w ten sposób. Pęd paczki równa się pędowi wrotkarza z paczką. Mamy znaleźć prędkość jednego wrotkarza względem drugiego, czyli V względne równe V1 plus V2. Koniec analizy fizycznej. Od tego momentu mamy do czynienia z matematyką. Żeby znaleźć V względne, trzeba wyznaczyć V1 z pierwszego równania, V2 z drugiego równania i oba wyniki wstawić do trzeciego równania, otrzymując około 1,91 m na sekundę.